Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Nazywam się Aleksandra Długosz i mam przyjemność poprowadzić tę sesję wraz z moimi koordynatorami, panem Michałem Waszczukiem oraz panem Michałem Wodzisławskim. Bardzo się cieszymy, że jest wśród nas tylu entuzjastów edukacji szkolnej. Jeśli Państwo tutaj są z nami, to znaczy, że nie musimy Państwa przekonywać do udziału w programie Erasmus+, natomiast powinniśmy dzisiaj Państwu dostarczyć dawkę informacji niezbędnych, które pozwolą Państwu na przygotowanie ciekawych projektów, które otrzymają dofinansowanie i będą realizowane z sukcesem. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy, ja chciałam zapytać na sali, czy są wśród nas byli beneficjenci programu Comenius w programie Uczenie się przez całe życie, czyli też spora grupa. A beneficjenci programu Erasmus+, już teraz zeszłorocznego programu, dwie osoby. Czyli liczymy, że teraz w konkursie 2015 wszyscy z Państwa złożą wnioski. Dobrze, ja jeszcze powiem dwie ważne informacje, tutaj niezbędne. Po pierwszej i drugiej akcji, która będzie zaprezentowana w szczegółach, rozpoczniemy taką sesję pytań i odpowiedzi, która pozwoli Państwu na zabranie głosu. Tak będzie chyba korzystnie również dla Państwa. I ostatnia rzecz, mam tutaj pytanie od koleżanki i prośbę, aby wypełnić ankiety, które Państwo macie w swoich materiałach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z dniem 1 stycznia 2014 roku uruchomiliśmy nowy program Erasmus+, w którym nasze polskie szkoły weszły naprawdę z wielkim sukcesem, mając ogromne doświadczenie w poprzednim programie. Mamy nadzieję również, że w kolejnych latach tych szkół będzie przybywało. Proszę Państwa, pokrótce, jeśli chodzi o program Erasmus+, w edukacji szkolnej, mamy tutaj dwie akcje, mobilność kadry edukacji szkolnej, która to akcja jest teraz akcją instytucjonalną. Ci, którzy z Państwa uczestniczyli w programie Uczenie się przez całe życie, pewnie korzystali z indywidualnych mobilności, które teraz zostały zastąpione instytucjonalnymi. Oraz druga akcja, partnerstwa strategiczne, gdzie również znajdziemy współpracę szkolną, współpracę między regionami oraz współpracę partnerstw strategicznych. Także ja zaraz oddaję głos moim koordynatorom i życzę Państwu owocnych prezentacji. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, pani dyrektor. Proszę państwa, ja nazywam się Michał Waszczuk. Mam przyjemność zajmować się i nadzorować działania w ramach akcji K1, czyli mobilności kadry edukacji szkolnej. Państwo pozwolą, że usiądę, żeby nie zwracać być może na siebie aż tak bardzo uwagi. Ważniejsze informacje pojawią się na obydwu telewimach. Proszę państwa, akcja K1, mobilność kadry edukacji szkolnej. Co z tego slajdu warto zapamiętać? Przede wszystkim poza nazwą to, że inaczej czytając tenże skrót, nie wiem, możemy sobie wyobrazić, że jest to moja korzyść, europejska szkoła, biorąc nawet pierwsze literki z każdego wyrazu. Dlaczego tak mówię? Bo o tym za chwileczkę dokładnie opowiem, co dla Państwa konkretnie jako osób, które ewentualnie będą brały udział w mobilnościach, czy będą realizowały projekty, jak i szkoły, które reprezentujecie, jakie korzyści przynosi tego rodzaju realizacja projektów dla Państwa i dla szkół. W celach takich informacyjno-orientacyjnych warto zapamiętać skrót K1, dlatego że ten skrót K1 bądź K101 będzie się pojawiał we wszelkich dokumentach, które będą do Państwa dyspozycji. Cóż to jest? Jak już tutaj wspomniała pani dyrektor, jest to projekt instytucjonalny, co oznacza, że jedynie i tylko wnioski do akcji K1 w sektorze edukacji szkolnej mogą składać bezpośrednio organizacje. W przypadku akurat tejże akcji w sektorze edukacji szkolnej są to szkoły, ale nie tylko, o konkretnych typach organizacji, które są uprawnione do udziału opowiemy, lub w tym roku nowość, liderzy konsorcjum w imieniu całej grupy projektowej. Czyli zapominamy o tym, co było w programie Uczenie się przez całe życie, ewentualnie o wcześniejszych programach, we wcześniejszych programach. Nie ma możliwości składania wniosku indywidualnie przez osobę, przez nauczyciela przykładowo. Erasmus+ jest tylko i wyłącznie przeznaczony dla organizacji, które składają w imieniu chociażby nauczycieli wnioski w ramach akcji K1. Jakie są cele tego projektu w ramach akcji K1? Przede wszystkim można powiedzieć, są dwojakiego rodzaju. Najistotniejszy cel, który przyświecał pomysłodawcom w ogóle
różnego rodzaju projektów w programie Erasmus Plus jest w przypadku akcji K1 podniesienie poziomu jakości pracy szkoły. Czyli ten projekt jest skoncentrowany na poprawie funkcjonowania szkoły, na poprawie jakości jej działań ogólnie jako placówki. Generalnie szkoła określa obszary, w których widzi, że niezbędna jest poprawa po to chociażby, ażeby być konkurencyjną, czy żeby w ogóle utrzymać się na rynku. Mogą to być również obszary, które przykładowo szkoła uzna za takie, które są bardzo dobrze zarządzane. Ale skoro są tak dobrze zarządzane, to dlaczego jeszcze lepiej nie postarać się wprowadzić na przykład czegoś nowego, czegoś innowacyjnego do swojej szkoły po to, żeby naprawdę zapewnić na najwyższym poziomie edukację swoim podopiecznym, uczniom, ale przede wszystkim też sprawić satysfakcję osobom, które tam pracują, czyli państwu, nauczycielom, kadrze, innym osobom, które w szkole pracują na wspólny wysiłek. Dodatkowo, realizując tenże projekt, podnosząc oczywiście poziom funkcjonowania placówki, również osoby, które są włączone w cały cykl życia projektu, cały okres jego realizacji, ale przede wszystkim biorą udział w tych mobilnościach, a to są uczestnicy mobilności, to te osoby również dzięki temu, że wyjeżdżają za granicę, automatycznie, niejako samoistnie, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Stąd, jak powiedziałem, moje korzyści, czyli podniesienie moich kwalifikacji zawodowych, europejska szkoła. Dlaczego? Dlatego, że wyjazdy są za granicę. To jest współpraca międzynarodowa. Tu nie ma możliwości współpracy z instytucjami czy organizacjami w kraju. Wszelkiego rodzaju działania związane z wyjazdami, które służą właśnie podniesieniu jakości pracy szkoły, muszą być realizowane za granicą w krajach uprawnionych do udziału i w instytucjach, które są w innych krajach, również upoważnione czy uprawnione do realizacji tego rodzaju projektu. Czyli realizacja mobilności jest również bardzo istotnym czynnikiem. Bez niej nie zadzieje się ten transfer wiedzy, który jest niezbędny do podniesienia jakości pracy szkoły i wzmocnienia tego profilu zawodowego każdego nauczyciela. Jest to jak gdyby warunek niezbędny. Oczywiście sama mobilność nie jest tylko istotą tego projektu, ona jest jego bardzo ważną częścią, ale należy pamiętać, i to jest dokładnie wyjaśnione w etapach realizacji projektu, że projekt musi przejść cały cykl życia projektu. Czyli różnego rodzaju działania muszą się zadziać, muszą zaistnieć, po to, żeby osiągnąć cel zaplanowany, o którym to właśnie mówimy. Po powrocie z mobilności każdy z uczestników nie pójdzie na urlop, nie powie fajnie było albo nie fajnie było, ale ogólnie jestem zadowolony, zadowolona i koniec, nie. Taka osoba ma jeszcze przed sobą wiele rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim musi każdy uczestnik mobilności przekazać wiedzę dalej pozostałym pracownikom szkoły. Co więcej, dana osoba, która bierze udział w tych mobilnościach, jest zobowiązana wręcz do nadzorowania później wdrażania tych rozwiązań, które podejrzała, zaobserwowała, których się nauczyła w odniesieniu chociażby do dokumentów czy materiałów, które przywiozła ze sobą chociażby do kraju, do obserwowania, jak wdrożona wiedza wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Obserwowanie, jak szkoła się zmienia dzięki nowym rozwiązaniom, nowym pomysłom, nowym ideom nowej wiedzy. To jest zadaniem tychże osób. Czyli projekt nie kończy się tylko na nie rozpoczyna się od wyjazdu i kończy na wyjeździe, na mobilności. Nie, jest wiele rzeczy, które należy zrobić. Ważnym bardzo elementem jest to wdrożenie tej wiedzy nabytej i obserwacja wszelkich działań związanych z realizacją projektu już po zakończeniu wszelkich mobilności. Kluczowym takim elementem wniosku, który dokładnie określa potrzeby szkoły, które chce ona poprawić, podnieść ich jakość, czy usprawnić funkcjonowanie, jest Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Tutaj podpowiedź. Każda z placówek w Polsce, tak stanowią stosowne przepisy, posiada coś takiego jak Plan Rozwoju Szkoły lub jakkolwiek to inaczej zwać. Nic prostszego zastosować ten dokument, który i tak określa konieczność, z którego wynika konieczność dla szkoły przeprowadzenia, nie powiem reform, ale zmian, ewentualnie dociągnięcia do jakiegoś poziomu czy osiągnięcia jakichś wskaźników do tej oferty, którą stanowi właśnie możliwość pogodzenia tego z mobilnością zagraniczną, czyli znalezienie tej wiedzy, posiąście tejże wiedzy za granicą, przyjechanie i tak zrealizowanie tego, co by nas czekało w warunkach polskich, ale w tym momencie mamy szansę powiększenia tychże warunków, które musimy zrealizować o wiedzę, którą zdobędziemy za granicą. Czyli w tym Europejskim Planie Rozwoju Szkoły opisujemy potrzeby szkoły. To jest najbardziej istotny element wniosku. Wszelkie późniejsze
kwestie, które Państwo we wniosku opisujecie, podajecie, stanowią uzupełnienie tych informacji, które są podane tutaj w tym dokumencie, w tym Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. I żeby tylko przypomnieć, bo to na pewno Państwo wiecie, wiele z Was już realizowało projekty w ramach programu Comenius we wcześniejszych edycjach programu, to, że ponieważ jest to projekt instytucjonalny, nie indywidualny już, musi zawierać cały cykl życia projektu. Czyli tak naprawdę projekt może lub powinien rozpoczynać się oczywiście po złożeniu wniosku, ale w przypadku jego akceptacji składowe projektu powinny być takie, jak na przykład tutaj na slajdzie jest pokazane, czyli wybór uczestników mobilności. Musi być decyzja, kto pojedzie reprezentować szkołę, kto najlepiej się nadaje do zdobycia tej wiedzy. Tu proszę pamiętać, że te projekty nie mogą być pisane bezpośrednio tylko i wyłącznie pod nauczycieli. Mówię brutalnie pod nauczycieli, bo mogą być takie sytuacje, że zbierze się grupka chętnych, którzy dobrze, podniesiemy swoje kwalifikacje zawodowe, napiszemy projekt. Jego się nie da w ten sposób napisać. Trzeba najpierw wyjść od określenia potrzeb szkoły, a dopiero później dopasować do niego osobę bądź osoby, które w największym stopniu przyczynią się do zdobycia tej wiedzy, poza oczywiście podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, ale później w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystają tę wiedzę, wdrożą ją w szkole, będą obserwowały. Czyli po prostu nie jest to tak dla każdego, kto by chciał. Oczywiście decyzję będzie podejmowało jakieś gremium w szkole, ewentualnie dyrekcja szkoły na koniec. Niemniej jednak warto pamiętać, że się nie da napisać wniosku pod siebie. To może brutalnie brzmi, ale niestety taka jest rzeczywistość. Komisja zmieniła po prostu zasady. Dalej oczywiście jest kluczowym elementem również przygotowanie. Trzeba się przygotować do wyjazdu, zarówno pod względem logistycznym, jak i planistycznym. Również uczestnicy muszą się przygotować, chociażby pod względem językowym. Dalej następują mobilności, czyli wyjazdy zagraniczne bezpośrednie. Po ich zakończeniu dalej projekt jest realizowany, co oznacza, że te mobilności powinny, przepraszam, i tu dobrze jest to zaplanować sobie, odbyć się w trakcie realizacji projektu, a nie na przykład pod sam jego koniec, bo po ich zakończeniu czeka jeszcze kontynuacja, czyli wszelkiego rodzaju realizacja działań, które następują po tych mobilnościach, między innymi wdrażanie tych rozwiązań, dalej wpływu na szkołę, to też warto zbadać, ocenić, stwierdzić, są o to pytania we wniosku. Dalej musi nastąpić upowszechnienie rezultatów, które szkoła osiągnęła w wyniku realizacji takiego projektu, poprzez właśnie te mobilności zagraniczne jej pracowników. Oczywiście pamiętamy o ewaluacji, to słowo jest Państwu doskonale znane, tutaj nie będę nic więcej na ten temat mówił, a takim ukoronowaniem są raporty indywidualne i raport końcowy beneficjenta. Papierkologia? Nie, dlatego że wszystko teraz dzieje się elektronicznie, ale o tym za chwileczkę. Kto jest uprawniony do udziału? Szczegółowa lista wisi na stronie internetowej programu. Tam jest bardzo dokładnie wyjaśnione, kto konkretnie może uczestniczyć. Niemniej jednak należy pamiętać, że w roku 2015 troszeczkę zasady się zmieniły w stosunku do roku 2014 i może być wniosek składany indywidualnie bezpośrednio przez szkołę lub przez, i to jest nowość, przez lidera konsorcjum w imieniu szkół, które mają bezpośrednie z nim powiązanie. Stąd rozróżnienie, chociażby na tym slajdzie widoczne, że te instytucje, organizacje, które są uprawnione do indywidualnego składania to przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne, oczywiście artystyczne z pewnymi obwarowaniami, szczegóły są w dokumencie, ale również już zostało to ostatecznie ukonstytuowane, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, też pod pewnymi warunkami. Natomiast jeżeli będzie decyzja organu prowadzącego, chociażby, obojętnie publiczny czy niepubliczny, o tym, żeby składać w imieniu konsorcjum wniosek, to za lidera konsorcjum, czyli posługując się starą terminologią koordynatora takiej grupy a la konsorcjum, może być uznana jednostka samorządu terytorialnego, czyli właściwa gmina, powiat i tak dalej, lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły, wąska grupa, ale to mogą być szkoły podlegające chociażby pod Ministerstwo Rolnictwa czy Ministerstwo Kultury. Dodatkowo kuratoria oświaty. Te akurat nie mają bezpośredniego przełożenia na funkcjonowanie szkół od strony finansowo, można powiedzieć, administracyjnej, natomiast mają przełożenie na szkoły ze względów nadzoru
kuratoryjnego, merytorycznego, czyli w tym momencie jest zachowane to bezpośrednie przełożenie i kuratorium na przykład może być liderem konsorcjum dla szkół, które wytypuje do udziału w projekcie. Tak samo dotyczy to innych niepublicznych podmiotów prowadzących szkoły, tu mówię o wszelkich organach, które są organami założycielskimi bądź właścicielskimi dla szkół niepublicznych. Co ważne, żeby o tym pamiętać, niezależnie czy jest wyjazd w ramach szkoły, która złożyła wniosek indywidualnie, czy w ramach konsorcjum, to w mobilnościach uprawnionymi osobami są pracownicy szkoły. Tylko i wyłącznie. Dydaktyczni, niedydaktyczni. Czyli jeżeli wniosek przykładowy jest złożony przez konsorcjum, którego liderem jest gmina, pracownicy gminy nie mogą brać udziału w mobilnościach. Jeżeli chodzi o takie techniczne jeszcze informacje, to czas trwania takiego projektu jest dokładnie ograniczony. 12 miesięcy lub 24 miesiące. Nie ma nic po środku. Nie może być krótszy niż 12, nie może trwać 15, 17, 19 miesięcy, nie może trwać 25 miesięcy. Rok albo 2 lata. I nowość w stosunku do roku poprzedniego jest sztywno ustalona przez komisję data rozpoczęcia projektu, co oznacza, że zawsze we wniosku trzeba wpisać i wybrać datę 1 czerwca 2015 roku. To jest data, w którym będzie można rozpocząć, w przypadku oczywiście akceptacji projektu, już działania związane z jego realizacją, w tym mobilności, jeżeli zajdzie taka konieczność, żeby od razu startować z wyjazdem. Do tego należy dodać ten rok, te 12 miesięcy, bądź 24 miesiące, 2 lata. Tak to wygląda. W zeszłym roku było inaczej, stąd zwracam szczególną uwagę na tego rodzaju rozwiązania. Same mobilności edukacyjne, czyli te wyjazdy pracowników szkoły, mogą trwać od 2 do 60 dni. Państwo sami decydujecie, na jak długo. Na chwilkę zatrzymajmy się przy konsorcjum, ponieważ jest to nowa sytuacja, nowość. Skład konsorcjum, jak już powiedziałem wcześniej, to musi być lider konsorcjum, czyli jedna z tych czterech typów organizacji wymienionych na poprzednim slajdzie, plus co najmniej 2 szkoły. To jest minimalny skład grupy, która może wnioskować o udział w akcji K1. Jeżeli by był lider konsorcjum i 1 szkoła, dziękujemy również za wniosek, ale zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej. Jeśli będzie konsorcjum i 5 szkół, ok, w porządku. Warto pamiętać i należy wręcz pamiętać, jeżeli takie zapytanie padnie na przykład ze strony organu prowadzącego, który będzie chciał włączyć państwa do tego rodzaju współpracy, że każda ze szkół musi mieć bezpośrednie powiązanie organizacyjne z tą organizacją, która będzie liderem konsorcjum. W przypadku zarówno jednostek samorządu terytorialnego, czyli krótko mówiąc organów prowadzących publicznych i niepublicznych, czy kuratoriów, nie ma z tym najmniejszego problemu, bo takie powiązanie jest automatycznie widoczne. I my nie będziemy żądać żadnej dokumentacji potwierdzającej tego rodzaju powiązania. Oczywiście ważne jest również, żeby pamiętać, że i to dotyczy wszystkich, obojętnie czy akcji K1, czy akcji K2, ale generalnie wszystkich potencjalnych wnioskodawców i później beneficjentów, mamy nadzieję, że każda z organizacji, która chce w ogóle zaistnieć, musi mieć swój własny numer PIK. To jest specjalny kod, który da możliwość wypełnienia wniosku. Bez numeru PIK nie można wypełnić wniosku, nie mówię już o jego złożeniu. Czyli bez takiego numeru dostęp szkoły do oferty jest de facto niemożliwy. To podkreślam, bo ci z Państwa, którzy już mają te numery, to nie muszą nic robić, one są dożywotnio przypisane. Ci z Państwa, którzy nie mają, to najpierw, zanim cokolwiek zaczną robić, trzeba uzyskać ten numer PIK. No oczywiście, jak już wspomniałem wcześniej, uczestnikami tych mobilności w ramach przypadku, jeżeli jest to konsorcjum, muszą być pracownicy dydaktyczni i niedydaktyczni, ale generalnie chodzi o pracowników szkoły, także innych. Tu akurat w zależności od tego, kto fizycznie w szkole jest zatrudniony, bo ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Mogą to być wizytatorzy szkolni, pedagodzy szkolni, doradcy pedagogiczni, czy chociażby psychologowie, ale warunek jest jeden. Musi być wykazany we wniosku i opisany bezpośredni związek i zaangażowanie tychże osób w proces strategicznego rozwoju szkoły. Czyli nie to, że oni sobie pojadą, bo fizycznie są w szkole i mi się należy, nie. Trzeba wykazać, jak na przykład pedagog szkolny, jeżeli w szkole jest, a będzie chciał wziąć udział w projekcie, przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania szkoły. Pomysłów są tysiące. Liczy się Państwa inwencja twórcza. No i oczywiście trzeba pamiętać, że do wniosku, to już od strony czysto technicznej, nie wystarczy samo złożenie wniosku. Trzeba dołączyć, ale o tym mówią dokładnie konkretne instrukcje, o tym będziemy na samym końcu mówić, stosowne dokumenty uzupełniające. Każdy wniosek musi zawierać oświadczenie podpisane przez prawnego reprezentanta
organu prowadzącego, czy beneficjenta, jak kto woli, ale generalnie w przypadku publicznych czy niepublicznych są stosowne dokumenty, które określają, kto to jest. Czy wójt, czy burmistrz, czy prezes, czy na przykład dyrektor na mocy pełnomocnictwa. Ale ważne, żeby pamiętać, że takie pełnomocnictwo, ewentualnie inne wymagane dokumenty muszą być dołączone do wniosku, bo państwo wnioski składacie tylko i wyłącznie elektronicznie. Jeżeli coś nie zostanie podpięte do wniosku w postaci zeskanowanego pliku, nie będzie widoczne w systemie, a dosłanie nic nie pomoże. Przyjdzie Waterloo i będzie konieczność roku 2016. Czyli warto dokładnie instrukcje czytać. Jeżeli chodzi o same typy tych mobilności edukacyjnych, które tak naprawdę stanowią klucz do sukcesu, bo poza tym, że są działania przygotowawcze, później działania wdrażające, upowszechniające, to nie zadzieją się one bez samego wyjazdu. Oferta jest następująca. Szkoła ma prawo wybierać z dowolnej konfiguracji tego rodzaju działania. Można je łączyć, można je dzielić. Jeden nauczyciel czy jeden pracownik może brać we wszystkich typach lub w jednym. Sami decydujecie, jakie są potrzeby szkoły i w jaki sposób musicie posiąść tą wiedzę, ażeby została ona wdrożona w szkole. I jakimi, poprzez jakie mobilności, poprzez jakie typy mobilności. Pierwszy, udział w kursach. To są klasyczne kursy czy szkolenia organizowane przez organizatorów kursów w całej Europie. Tu od razu wyjaśnię, nie ma katalogu kursów, jak miało to miejsce w programie Uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska zrezygnowała z tego pomysłu, niemniej jednak, o tym będziemy na samym końcu mówić, jest światełko w tunelu, pojawić się ma taki portal, na którym organizatorzy będą mogli umieszczać swoją ofertę, czyli przynajmniej będzie wskazane miejsce, gdzie można w prosty sposób znaleźć różnego rodzaju kursy organizowane za granicą. Być może w przyszłości też powstanie platforma, która będzie gromadziła kursy najlepszej jakości, rekomendowane, po prostu polecane Państwu jako takie przykłady, z których warto skorzystać. Ale to niestety podejrzewam pieśń jeszcze przyszłości. Na pewno nie w tym roku. Czyli najpierw jest udział w kursach. Proszę pamiętać, że w przypadku udziału w kursach najczęściej jest to zdobycie wiedzy teoretycznej, w rzadszym stopniu wiedzy praktycznej, aczkolwiek mogą się zdarzyć kursy łączone. Natomiast w przypadku już pozostałych dwóch kategorii mobilności, czyli job shadowingu i teaching assignmentu, czyli job shadowing to jest poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację, czyli klasyczny wyjazd na przykład na określony czas, od 2 do 60 dni, do zaprzyjaźnionej szkoły, tak żeby zobaczyć, jak te faktyczne rozwiązania tam funkcjonują, to już jest w tym momencie bardziej działanie skoncentrowane na praktycznej stronie. Stąd, jak powiedziałem wcześniej, warto jest zastanowić się w przypisaniu wniosku i nad tą koncepcją, którą szkoła chce zaprezentować we wniosku, o połączeniu części praktycznej z częścią teoretyczną, bądź odwrotnie. Dodatkowo jest coś takiego jak teaching assignment abroad, relatywnie rzadki przypadek, no on się wiąże z pewnymi ograniczeniami, ale jest bardzo cenny z punktu widzenia pozyskania wiedzy, obserwacji i zdobycia tego doświadczenia zawodowego, a jest nim właśnie prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej lub ewentualnie innej organizacji, która działa w obszarze edukacji. Czyli krótko mówiąc, te trzy typy wymiennie można je łączyć, stosować, miksować, mówiąc popularnym językiem. Ważne, ażeby one zaistniały w projekcie, bo bez nich taki projekt się nie uda zrealizować. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to należy pamiętać, że jak najbardziej jest dofinansowanie projektu. To nie jest tak, że Państwo z własnych środków musicie realizować projekt. Mówię o albo środkach indywidualnych, albo środkach szkoły czy organu prowadzącego. Wnioskując do Narodowej Agencji, wnioskuje się o dofinansowanie. Jaka jest różnica między dofinansowaniem a finansowaniem? W przypadku, jeżeli by koszty przyznanych środków przekroczyły tą wartość, która jest w umowie przyznana, to różnicę wtedy musicie pokryć Państwo sami. Stąd nazwa dofinansowanie. My nie będziemy mogli finansować wszelkich możliwych zachcianek czy wszelkich możliwych konfiguracji, bo na to nie ma budżetu. Dajemy dofinansowanie, ale to dofinansowanie pozwala pokryć następujące koszty. I to powiem wprost, w 100%. Stawki są wystarczająco duże, żeby spokojnie móc w godnych warunkach, godnie, nie musząc się wstydzić, czy zabierając ze sobą, nie wiem, konserw, czy śpiąców znajomych, albo dla zdrowego stylu życia w namiocie na przykład, na Piccadilly Circus przykładowo, czy na Polach Elizejskich. Nie, naprawdę są bardzo wysokie stawki, pozwalają naprawdę w bardzo profesjonalny, godny sposób być za granicą, nie martwiąc się o kwestie finansowe. Koszty podróży.
pierwsza kategoria i one są dla uczestnika, bo są dwie, można powiedzieć, podkategorie. Jedne są środki, które uczestnikowi należą się automatycznie, ponieważ to on jedzie na tą mobilność. Czyli w budżecie nie wolno zapomnieć o tych składowych. Niestety wniosek jest wredny i czasami nie pozwala, no inaczej, nie informuje o tym, co należy zrobić do końca. Częściowo tak, częściowo nie, ale o tym przy innej okazji. Dla uczestnika mobilności przeznaczone są koszty podróży w obie strony, dalej wsparcie indywidualne, czyli odpowiednik naszych diet. To są na koszty utrzymania za granicą. Na każdy dzień jest naliczona stawka w odpowiedniej wysokości w zależności od kraju wyjazdu i czasu trwania tegoż wyjazdu. Dalej, i to są dwie kategorie, które są obowiązkowe. Budżet może funkcjonować bez pozostałych, z wyjątkiem jeszcze tej kategorii dla szkoły, dla tych pozostałych. Opłata za kurs szkolenie to jest opcja. Jeżeli ktoś decyduje się, że uczestnik mobilności będzie brał udział w tym kursie, to musi wybrać tą ofertę lub nie. Oczywiście, jeżeli nie chce pieniędzy, nie musi. Nie zmuszamy do tego. I tu jest ta pułapka, bo system nie przypomina o tym. Trzeba na logikę, i mówię wprost, przeczytać dokładnie instrukcję i według niej postąpić. Nie moja robota, nie robota kolegów i koleżanek, tak niestety komisja zadziałała. Krótko mówiąc, opłata za kurs szkolenia jest dodatkową kategorią, bardzo istotną, dlatego że są dodatkowe środki poza tymi kosztami wsparcia indywidualnego. Podpowiedź, jeżeli ktoś, nie daj Boże, zapomni o opłacie za kurs, a wpisał we wniosku, że tylko kurs, to będzie musiał ze wsparcia indywidualnego sobie wszystko pokryć. Proste. Ewentualnie dołożyć z własnych środków, mniej przyjemne. Więc warto jeszcze raz przed wysłaniem wniosku, jego złożeniem, dokładnie sprawdzić, co my w tym budżecie zaplanowaliśmy i o co wnioskujemy. Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami również opcjonalne, jeżeli takie przypadki zaistnieją. Tutaj wnioskuje się w tym przypadku o koszty rzeczywiste, można dodatkowe koszty uzyskać, ażeby umożliwić takiej osobie wyjazd w pełni komfortowy za granicę. Szkoła też nie pozostaje bez żadnych środków na życie, bo to, że nauczyciele będą mieli środki na realizację swoich mobilności, to automatycznie powoduje, że ponieważ jest to projekt instytucjonalny i on trwa w cyklu życia projektu, to szkoła też coś z tego musi mieć. Oczywiście niekoniecznie dla siebie. Te środki są przeznaczone przede wszystkim na sprawne zorganizowanie całego projektu. Można z nich pokrywać różnego rodzaju działania, takie jak administracja projektem jako taka, w tym na przykład wynagrodzenie dla księgowej, dla koordynatora, dla innych osób. To już taka podpowiedź. Mogą to być środki wykorzystane na przygotowanie językowo-pedagogiczno-kulturowe pracowników, którzy będą brali udział w mobilnościach, ale również to mogą być środki wykorzystane na wszelkiego rodzaju działania związane z upowszechnianiem projektu. I ta kategoria nosi nazwę wsparcia organizacyjnego. Ona jest przeznaczona dla szkoły i jest naliczana na mobilność, nie na uczestnika. Bo tu jest jeszcze ważna jedna rzecz. Nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o to, że jedna osoba może brać tylko jeden raz udział w jednym wyjeździe. Państwo decydujecie, mogą być sytuacje, że tak stworzycie sobie strukturę mobilności i tak skomponujecie projekt, żeby osiągnąć takie, a nie inne cele, że przykładowo jest grupa, załóżmy czysto teoretycznie, 5 osób, która wyjedzie na przykład każdy z tych pracowników po 3 razy, bo zaczną od kursu, później pojadą na job shadowing, żeby skończyć na teaching assignmentie. Podpowiedź. Nie mówię o kosztach nadzwyczajnych, bo to jest kategoria, która specjalnie nie została pogrubiona, dlatego że to jest kategoria, która dotyczy tylko i wyłącznie niepublicznych instytucji, a dotyczy konkretnie kosztów uzyskania gwarancji bankowej w przypadku, jeżeli jest to konieczne, bo taka instytucja będzie podlegała badaniu finansowemu przez Narodową Agencję. Króciutko jeszcze na temat tego dofinansowania tych form. Waluta zawsze w euro. My dofinansowanie przyznajemy w euro w umowie, państwo również we wniosku, wasz budżet wygeneruje się w euro. Warto o tym pamiętać, bo tylko i wyłącznie w jednym zdaniu w budżecie jest informacja, że to jest waluta euro. Że jeżeli będziemy przedstawiali wniosek przykładowo do podpisu, czy do rekomendacji, czy zwyczajnie do zapoznania się organowi prowadzącemu i spyta, co to jest za pieniądz, złotówki czy inny, powiecie euro. Euro teraz wzrasta. Żeby o tym pamiętać. Bo były, pamiętam, przypadki, że ktoś myślał, że to jest w złotówkach i tak dalej, i tak dalej. Koszty podróży. Aha, jeszcze o formie, samej formie. Ryczałt, zawsze ryczałt, co oznacza, że w przypadku, jeżeli projekt jest zaakceptowany, dokładnie umowa finansowa to precyzuje, ale ryczałt oznacza, że nie ma konieczności zbierania dokumentacji finansowej na potrzeby projektu, co oznacza, że Narodowa Agencja nigdy nie poprosi o jakikolwiek rachunek, faktury, bilety, cokolwiek.
ale nie oznacza to, że państwa organ prowadzący tego nie zażąda od was. Ale to już dla tych z państwa, którzy, mam nadzieję, że wszyscy, przejdą to sito selekcji i tego rodzaju kwestie będziemy omawiać już na etapie podpisywania umowy finansowej. Koszty podróży, kwota jest ustalana w zależności od kraju wyjazdu i w zależności od odległości. Nie można z ręki wpisać nic, są stawki, oblicza się w specjalnym komputerku, jaka jest odległość od miejscowości, w której ja mieszkam, do miejscowości, w której odbywa się działanie, maszyna podaje odległość, w zależności w której kategorii budżetowej znajduje się ta odległość, wybieramy stawkę. Prosta rzecz. Wsparcie indywidualne, ono jest obliczane według stawek przypisanych dla danego kraju, liczy je automatycznie system, wystarczy podać liczbę dni tego właściwego działania, czyli wyjazdu, kraj, system obliczy. Opłata za kurs, za to szkolenie to jest 70 euro za dzień. Maksymalnie można wnioskować o 700 euro, co stanowi odpowiednio 10 dni roboczych. Jeżeli dłuższy, bo ktoś planuje 3-tygodniowy, 4-tygodniowy kurs, mówię tylko o kursie, no to automatycznie w tej kategorii dostanie tylko środki na pierwsze, powiedzmy, no 10 dni, tak? Różnicę będzie musiał wtedy pokryć z środków z kategorii wsparcia indywidualnego. One są na tyle wystarczające, że spokojnie da się to zrobić. Wsparcie organizacyjne to jest kwota 350 euro na mobilność, nie na uczestnika. Planujemy 15 mobilności, dostaniemy 15 razy 350. To są pieniążki dla szkoły, które szkoła może w różny sposób zagospodarować. W tym oczywiście też pod specjalnymi warunkami, aczkolwiek łagodnymi, może wesprzeć tymi pieniążkami uczestników mobilności, jeżeli jest tak hojna i chce. Koszty nadzwyczajne, o tych nie będziemy już mówili, budżet kalkuluje się samoistnie we wniosku. Proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą i to jest szczególnie uwidocznione już w programie Erasmus Plus, jest jakość projektu. Kiedyś można było napisać projekt nieodpowiadający kompletnie na zapotrzebowanie, ale dostał dużo punktów i był finansowany. Teraz nie, komisja określa pewnego rodzaju priorytety. I w każdy z projektów powinien się wpisywać co najmniej jeden priorytet, czyli te wnioski powinny być pisane w pewnym kontekście. Oczywiście w odniesieniu do potrzeb własnych. Ale abstrahując od tego, każdy z wniosków będzie, jeżeli przejdzie ocenę formalną, poddany ocenie jakościowej. Czy to wewnętrznej w agencji, czy zewnętrznej przez eksperta bądź ekspertów. I będzie oceniane między innymi znaczenie projektu, jego adekwatności do potrzeb, jakość planu projektu i jego realizacja i wdrażanie, plus wpływ projektu, upowszechnianie, wykorzystanie rezultatów. Krótko mówiąc, maksymalnie można zdobyć 100 punktów, im więcej, tym lepiej, ale są jeszcze dodatkowe ograniczenia, których nie było wcześniej. Żeby w ogóle projekt został dopuszczony do opcji możliwego finansowania, trzeba uzyskać co najmniej 60 punktów, w tym jest jeszcze podkryterium, że z każdego z tych trzech kryteriów, 2 na 30, 1 na 40 punktów, trzeba uzyskać minimum 50%. Sytuacja, jaką mieliśmy, projekt uzyskał 84 punkty. Teoretycznie przekroczył granicę 60. Był wysoko relatywnie oceniony, bo był 84 na 100 punktów, no wydawało się, że dużo. Niestety został odrzucony z powodów jakościowych, dlatego że w jednym kryterium otrzymał 14 punktów, w jednym 30, w drugim 40, w trzecim dostał z 30 14, przeszedł, gdyby dostał 15 i byłby na pewno dofinansowany, bo na tyle budżetu starczyło. Ale niestety nawalił, brzydko mówiąc, w jednym, niestety, cała praca na marne, szansa w przyszłości. Stąd moja naprawdę gorąca prośba, żeby bardzo dokładnie przyjrzeć się jakości. To nie jest w tym momencie, nie może być już traktowane po macoszeniu. Naprawdę, to uczulam Państwa, bo to jest wychwytywane przez ekspertów, jest to dokładnie sprawdzane, jakie są powiązania wzajemne między poszczególnymi działaniami w projekcie, jak projekt jest skomponowany i tak dalej, i tak dalej. Ale jest specjalny pomocnik, który to ułatwi. Ponieważ już się nam czas powolutku kończy i jeszcze parę rzeczy czysto technicznych. Termin składania wniosków, jeden jedyny w roku, dla sektora edukacji szkolnej, to zapamiętanie, 4 marca roku 2015 do godziny 12 polskiego, de facto czasu polskiego również, bo mamy ten sam czas. Dlaczego jest to ważne? Do 12 w południe, o 12:00:59 system się blokuje, jeżeli ktoś nie zdąży do tego czasu złożyć wniosku, będzie miał szansę za rok. No chyba, że komisja zrobi prezent jak w zeszłym roku i przesunie termin składania wniosków, ale na to bym nie liczył. Proszę pamiętać, że wniosek jest składany tylko i wyłącznie elektronicznie. Nic w żadnej wersji papierowej
ani sam wniosek, nawet wydrukowany z podpisanym oświadczeniem, czy jakiekolwiek inne dokumenty, z którymi Państwo byście chcieli do nas wystąpić lub się z nimi podzielić z nami, nie są przysyłane w wersji papierowej do Narodowej Agencji. Wszystko odbywa się elektronicznie. I tak jak powiedziałem wcześniej, wniosek może być złożony zarówno samoistnie przez szkołę lub przez lidera konsorcjum. To jest ta nowość, o której warto pamiętać. Tylko jeden wniosek może zostać złożony przez szkołę. Jeżeli szkoła złoży dwa wnioski, obydwa zostaną odrzucone bez czytania. To jest niestety kryterium formalne i na to my wpływu jako agencja nie mamy. To są ogólne europejskie kryteria. Proszę pamiętać, że przy składaniu wnioskiem przed jego złożeniem, czyli przed kliknięciem złóż, trzeba te stosowne dokumenty, które obowiązują dla danego typu akcji, dołączyć w formie elektronicznych skanów. Później nie ma już opcji cofnięcia. No i oczywiście o tym, co mówiłem wcześniej, że ten kod PIK musi być u każdego. Co warto jeszcze szybciutko, o czym warto wspomnieć. Każdy z Państwa, każda ze szkół generalnie ma swój organ prowadzący. Zaleca się wprost, aczkolwiek nie można tego nakazać, ażeby skonsultować ze swoim organem prowadzącym chęć w ogóle brania udziału w programie Erasmus+, konkretnie w tej akcji K1, czy ewentualnie w akcji K2. Mówię o sektorze edukacji szkolnej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy organ prowadzący A będzie wiedział, że podległa mu szkoła czy placówka jest zainteresowana tego rodzaju współpracą, B wiąże się to z konkretnymi środkami finansowymi, C ewentualnie, jeżeli wyrazi zgodę, czy poprze takie działania, zaplanuje sobie w budżecie. Były przypadki bolesne niestety i skończyły się tragicznie, że szkoła nie poinformowała organu, dyrektor podpisał wniosek, złożył, organ o niczym nie wiedział, dostała dofinansowanie, organ później powiedział, bardzo nam przykro, ale nam nie mamy pieniążków w budżecie, nie mamy możliwości już, że tak powiem, wygospodarowania tych środków, musimy odmówić. Więc warto, naprawdę warto przed złożeniem wniosku kontakt z organem. To też jest ważne w przypadku, jeżeli, inaczej, taki kontakt jest obowiązkowy. Jeżeli wniosek będzie złożony przez Państwa, a oświadczenie podpisane przez wójta, burmistrza czy prezesa, to i tak trzeba się pofatygować, żeby takowy podpis uzyskać. Natomiast jeżeli dyrektor szkoły będzie podpisywał, to musi mieć pełnomocnictwo do tego, a pełnomocnictwo musi znowu wystawić wójt, burmistrz, prezes. Proste, logiczne. Czyli jednak zawsze ten kontakt z organem, naprawdę prosimy, żebyście Państwo o to zadbali. O tym, że to oświadczenie musi być przekazane do podpisu przed złożeniem wniosku, już mówiłem. Tutaj praktycznie rzecz biorąc wszystko to, co wcześniej mówiłem, zostało już jak gdyby przedstawione Państwu. Pytanka będziemy na końcu odpowiadać. Niemniej jednak ja ze swojej strony póki co bardzo serdecznie dziękuję. Życzę i trzymam kciuki. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie czego jeszcze 2, 3, 4, 5 lutego tego roku, w przyszłym tygodniu, są drzwi otwarte w Narodowej Agencji. Prośba z nami, gdyby już była jakaś koncepcja projektu czy czegoś, zawsze znajdziemy dla Państwa czas. Ja póki co dziękuję za Państwa uwagę. Dzień dobry Państwu, dziękuję. Ja nazywam się Michał Wodzisławski, zajmuję się akcją drugą i właśnie przekażę teraz Państwu najważniejsze informacje dotyczące tej akcji. Taka generalna cecha charakterystyczna dla akcji drugiej to jest to, że akcja ta polega na współpracy partnerskiej z innymi instytucjami zagranicznymi. Tak? To jest jej główna cecha i też główna cecha odróżniająca ją od akcji pierwszej. Jak Państwo słyszeliście, w akcji pierwszej po prostu jedna szkoła lub grupa szkół jako konsorcjum składa wniosek, jest jakby projekt tylko po polskiej stronie realizowany, tak? W akcji drugiej jest on zawsze realizowany z innymi krajami, z innymi instytucjami. W sektorze edukacji szkolnej mamy akcję drugą, ale w ramach tej akcji drugiej mamy trzy typy projektów, czyli można powiedzieć jedna akcja, trzy typy. Macie Państwo je tutaj wymienione na slajdzie. I pierwszym z nich są projekty współpracy szkół. Ci z Państwa, którzy korzystali z programu Comenius, a dużo z Państwa podniosło rękę, gdy o to pytaliśmy, pewnie się domyślają, że to jest akcja, która jest analogiczna do dawnej akcji partnerskie projekty szkół Comeniusa. Jak sama nazwa wskazuje, biorą w niej udział wyłącznie szkoły, w tym przedszkola oczywiście, i polega na współpracy tych instytucji. Oczywiście zasady nie są identyczne jak w programie Comenius, za chwileczkę będę o tym mówił, ale jest to coś analogicznego, można podejmować podobne działania. Poza tym mamy tutaj drugi typ projektu, współpraca między regionami.
Cechą charakterystyczną tego typu projektu, w ogóle ta akcja jest, można powiedzieć, też analogiczna do akcji, jednej z akcji Comeniusa. Być może część z Państwa kojarzy akcję Partnerskie Projekty Regio. To jest coś analogicznego. Cechą charakterystyczną tych projektów jest to, że po stronie każdego kraju nie jest jedna instytucja, jak w większości projektów, tylko jest grupa instytucji. I w centralny punkt w grupie tych instytucji powinna stanowić władza oświatowa, najczęściej jednostka samorządu terytorialnego. Ja za chwileczkę będę mówił, jak dokładnie skład tej grupy partnerskiej z każdego kraju musi wyglądać. No i mamy trzeci typ instytucji, projekty współpracy instytucji działających w obszarze edukacji. To jest po prostu kolejny typ projektu, taka możliwość, furtka dla innych instytucji, które działają w obszarze edukacji, a które ze względów formalnych nie mogą brać udziału w projekcie współpracy szkół, bo po prostu nie są szkołą, prawda? Nie interesuje ich też współpraca regionalna, a chcą zrobić projekt, który jakoś przyczyni się do realizacji wartościowych celów w sektorze edukacji szkolnej. Jeszcze może tutaj chwilkę o specyfice. Generalnie w akcji drugiej jest taka zasada, że projekt składany jest przez jeden kraj, przez jedną instytucję w imieniu całej grupy partnerskiej. Czyli przykładowo instytucja niemiecka jest koordynatorem, składa wniosek w imieniu Polski, Hiszpanii i Francji przykładowo, tak? I taka jest generalna zasada w akcji drugiej we wszystkich typach projektu. Natomiast potem w przypadku akceptacji przy współpracy regionów i współpracy instytucji działających w obszarze edukacji budżet jest przekazywany koordynatorowi w całości. On tylko podpisuje umowę ze swoją narodową agencją i potem zwykle rozdziela środki między partnerów. Wyjątkowa sytuacja jest dla projektów współpracy szkół, w przypadku których każda szkoła podpisuje agencję ze swoją narodową agencją i dysponuje już od razu bezpośrednio swoją częścią budżetu. Czyli jeżeli Państwo jesteście zainteresowani współpracą szkół, jeżeli zostanie Państwa projekt zaakceptowany, wówczas podpiszecie umowę z nami, tutaj z Polską Narodową Agencją i od nas dostaniecie swoją część dofinansowania. Więc we współpracy szkół jest troszeczkę łatwiej, tak? Bo nie trzeba się dzielić z partnerem pieniędzmi, jest to od razu rozdzielone. I ważna informacja, która znajduje się na tym slajdzie, są różne wnioski do różnych typów projektu w tym roku. Jak Państwo widzicie, jeśli ktoś się decyduje na złożenie wniosku we współpracy szkół, oczywiście warunek pierwszy, to muszą być wyłącznie szkoły w tym partnerstwie. Jeżeli się dopisze do listy partnerów nie szkołę, nie przedszkole, projekt automatycznie zostanie odrzucony. Ale jeżeli są to same szkoły, przedszkola, wybieramy wniosek oznaczony kodem K219. To jest osobny plik, osobny formularz. Trzeba uważnie wybrać właśnie odpowiedni dokument. Jeżeli decydujecie się Państwo na realizację któregoś z pozostałych typów projektu, wówczas wybieracie formularz oznaczony kodem K201. Oczywiście na stronie oprócz kodu będzie też opis, który będzie wskazywał, który formularz trzeba wybrać. I ostatnia informacja dotycząca może tego slajdu. Pierwsze dwa typy projektu charakteryzują się tym, że wystarczą dwa kraje w partnerstwie. Czyli można tutaj zrobić nawet projekt, przykładowo Polska-Hiszpania, tak? Czy Polska-Niemcy. Dwa kraje są tu wystarczające, wniosek nie będzie odrzucony, jest taka możliwość. Natomiast przy tym trzecim typie projektu trzy instytucje z trzech różnych krajów są konieczne. No i teraz parę szczegółów na temat instytucji uprawnionych. Jeśli chodzi o współpracę szkół, sprawa nie jest zbyt skomplikowana. No, uprawnione są po prostu szkoły i przedszkola. Tutaj na slajdzie chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć, że w tym zawierają się również właśnie specjalne środki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i inne, które są wymienione tutaj na slajdzie. Warunkiem tylko ich uczestnictwa jest to, że muszą mieć w swojej strukturze szkołę. Wówczas mogą w tym brać udział. To jest pewien skrót, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani szczegółami, jest szczegółowy wykaz na naszej stronie. Jeśli chodzi o współpracę regionów, jak już mówiłem, to jest troszeczkę bardziej złożona ta struktura partnerstwa. Jak mówiłem, przy każdym kraju nie jest jedna instytucja, a minimum trzy. I zawsze koordynatorem takiej krajowej grupy partnerskiej musi być władza oświatowa, która najczęściej będzie po prostu jednostką samorządu terytorialnego, gmina, powiat, tak, tego typu podmioty, ale w niektórych przypadkach może tym koordynatorem być organ administracji rządowej, jeśli prowadzi jakąś szkołę, podmiot niepubliczny, który prowadzi szkołę, albo kuratorium oświaty.
też jest, też może być takim koordynatorem w przypadku projektów współpracy regionów. No ale oprócz koordynatora muszą być jeszcze minimum dwie instytucje z każdego kraju i zawsze jedną z nich musi być szkoła lub przedszkole. To jest warunek konieczny, żeby projekt był w ogóle uprawniony. Natomiast trzecia instytucja, już to jest dużo większa dowolność, to musi być inna instytucja, która działa w obszarze edukacji. Macie Państwo na slajdzie kilka przykładów. Przykładowo może to być klub sportowy, biblioteka. Tu już jest spora dowolność. I tu mamy takie zobrazowanie, jak takie partnerstwo we współpracy regionów może wyglądać. Tutaj na slajdzie jest przykład partnerstwa, gdzie są dwa kraje, tak? Czyli jest to minimum. Pamiętajcie Państwo o tym, że tych krajów może być więcej, no ale w tym przykładzie, gdzie są dwa kraje, widzicie przykład, że Państwo, że jest lokalna władza oświatowa, jest oczywiście szkoła, bo jest to absolutny wymóg i tutaj zdecydowano się w tym przykładzie też zaprosić do projektu bibliotekę i klub młodzieżowy. Po drugiej stronie można zrobić podobny skład partnerski, ale nie muszą to być oczywiście identyczne konfiguracje. Jeżeli po jednej stronie jest biblioteka i klub młodzieżowy, jak mamy w tym przykładzie, wcale to nie musi być tak, że po drugiej stronie są dokładnie te same instytucje. Może to być na przykład klub sportowy, tak, po drugiej stronie. Wszystko oczywiście się zależy od tego, co chcecie Państwo zrobić w projekcie i które instytucje są potrzebne. No i jeśli chodzi o trzeci typ projektu, o którym mówiłem przed chwilą, tutaj jeśli chodzi o instytucje uprawnione jest dużo prościej. Nie ma zamkniętego katalogu tych instytucji, to po prostu muszą być instytucje, które działają w obszarze edukacji, chcą zrobić projekt w tym obszarze, planują działania właśnie dla tego sektora, dla tych grup docelowych, które wiążą się z edukacją szkolną, tak? Więc tu warto podkreślić, że tutaj również szkoły mogą brać udział. Jeżeli szkoła chce robić projekt tylko ze szkołami, zgłasza się do pierwszego projektu współpracy szkół. Ale jeżeli chce zrobić projekt z biblioteką, muzeum, klubem sportowym, tutaj ten trzeci typ jest możliwy, tylko tutaj właśnie już co najmniej trzy kraje są wymagane. To jest ważna rzecz, tak, żeby tutaj pamiętać o tym. Jeśli chodzi o takie kwestie formalne, projekty w akcji K2, już teraz to, co mówię, dotyczy wszystkich trzech typów projektu, tak? Bo to jest jednak jedna akcja K2 i te zasady są wspólne. Więc czas trwania projektu może trwać od 2-3 lat, a konkretnie od 24 do 36 miesięcy, bo tak dokładnie czas trwania projektu będzie się określać w miesiącach. To jest zmiana, w poprzednim roku było troszeczkę inaczej, już może nie będę w to wnikał, teraz jest, tak sytuacja właśnie wygląda. Rozpoczęcie projektu może się rozpocząć dowolnego dnia między 1 września a 31 grudnia tego roku, więc wypełniając wniosek proszę wybrać właśnie jedną z tych dat. Jeśli chodzi o budżet, ja jeszcze o budżecie będę mówił bardziej szczegółowo, ale na początek taka podstawowa informacja, że są limity maksymalne na przyznanie dofinansowań. Rocznie na cały projekt, na wszystkie instytucje można otrzymać 150 tysięcy euro. Projekty mogą trwać od 2 do 3 lat, czyli łatwo policzyć, że przy 2-letnim projekcie ten limit będzie wynosił 300 tysięcy, przy 3-letnim 450. I też chciałbym tak uczulić, że to jest oczywiście limit na całą akcję K2. Akcja K2 jest bardzo pojemna, są bardzo różne typy projektów. Czasami są projekty mniejsze, czasami większe. Pewnie do tego limitu będą się zbliżać te bardzo duże projekty, największe w akcji drugiej. Jeśli chodzi o termin składania wniosków, to jest to 31 marca. Podobnie jak w akcji pierwszej, tutaj jest ważne, żeby jeżeli ktoś już składa 31 marca, no to do południa, do godziny 12, później już nie będzie możliwości złożenia tego wniosku. Tak jak mówiłem, wniosek składa koordynator projektu, czyli instytucja z jednego kraju w imieniu całego partnerstwa, elektronicznie składa wniosek. To jest ważna i podstawowa informacja. Oprócz samego wniosku trzeba też załączyć elektroniczne skany wymaganych dokumentów. Jeśli chodzi o akcję drugą, my w tej chwili jeszcze nie mamy udostępnionego wniosku dla akcji drugiej. Wniosek jest w trakcie tłumaczenia, ale spodziewamy się, że będziemy mogli go umieścić w pierwszej połowie lutego, czyli już bardzo niedługo, tak? Mam nadzieję, że ten wniosek będzie dostępny. Wówczas też będzie dokładna lista dokumentów, jakie należy dołączyć, żeby wniosek nie został odrzucony formalnie, tak? Więc na chwilę obecną dzisiaj nie wymienię Państwu wszystkich dokumentów, które trzeba załączyć, ale będzie to wszystko podane na stronie internetowej czarno na białym. No i to, co kolega mówił, już tutaj nie będę
Może za bardzo wchodził w szczegóły, ale każda instytucja musi mieć numer PIK. Może tylko powiem o tym, że jest zmiana, jeśli dotyczące projektów współpracy regionów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest zainteresowany współpracą regionów, ale w zeszłym roku nie wszystkie instytucje w tym typie projektów musiały mieć numer PIK. W tym roku każda jedna instytucja, niezależnie od typu projektu, ten PIK musi mieć. Inaczej po prostu nie wypełni i nie złoży wniosku. Więc proszę o tym pamiętać, to jest taka istotna zmiana, jeżeli ktoś o współpracy regionów myśli. Teraz tak, jesteście Państwo na etapie planowania projektów. Część z Państwa już może ma jakieś zaawansowane pomysły. Część z Państwa może od dzisiaj zacznie myśleć o swoich projektach. Chcielibyśmy przypomnieć, że każdy projekt ma większe szanse na dofinansowanie, a potem na sprawną realizację. Jeżeli już teraz na etapie wypracowywania koncepcji i pisania wniosku, będziecie Państwo pamiętać o tym, że każdy projekt ma swoje ważne elementy, które warto precyzyjnie, świadomie zaplanować, wówczas szanse na akceptację i realizację są większe. Więc chciałem przede wszystkim podkreślić, żebyście Państwo naprawdę zrobili taką solidną analizę potrzeb, gdzie rozważycie, co tak naprawdę jest potrzebne Państwa instytucji, co jest potrzebne dla Państwa uczestników i dopiero w wyniku tej analizy potrzeb określać temat projektu, określać jego cele. Jeżeli Państwo naprawdę to odniesiecie do swoich rzeczywistych potrzeb, jest większa szansa, że później taki projekt naprawdę będzie dobry jakościowo, tak? I będzie miał szansę na akceptację. Więc na podstawie tej analizy potrzeb oczywiście będziecie mogli Państwo już wtedy w prosty sposób sformułować swoje cele i sposób ich realizacji, ale proszę też nie zapominać o pozostałych rzeczach, które są tutaj wymienione, czyli jeżeli Państwo będzie precyzyjnie określicie terminy poszczególnych działań, zastanowicie się, dla kogo to robicie, kto będzie dokładniej realizował ten projekt, jakimi zasobami, jeżeli będziecie potrafili określić, w jaki sposób będziecie mogli stwierdzić, czy osiągnęliście cel projektu, tak? To też trzeba sobie postawić takie pytanie, po czym my poznamy, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. To też warto sobie przemyśleć i też zawrzeć to we wniosku, bo tego typu kwestie też są pytania we wniosku. Więc im lepiej Państwo odpowiecie na te pytania, tym większa szansa jest na to, że otrzymacie dofinansowanie. Poprzedni slajd dotyczył projektów Erasmus+, ale tak naprawdę każdego projektu. Chcieliśmy Państwu przypomnieć o takich podstawowych elementach, a tutaj są wymienione elementy już stricte w projektach Erasmus+, w akcji drugiej. Każdy element programu Erasmus+ składa się właśnie z tego typu elementów. Wiadomo, że w każdym projekcie są takie elementy czysto organizacyjne, związane z zarządzaniem, więc taki element jest wyróżniony we wnioskach i potem w projektach programu Erasmus+. Jest taki obszar, o który trzeba zadbać. Oprócz tego elementami projektów Erasmus+ mogą być dwa rodzaje mobilności zagranicznych. I też moja prośba, żeby o tym pamiętać. Ci z Państwa, którzy mieliście kontakty z programem Comenius, pamiętacie, że tam tak naprawdę była jeden rodzaj mobilności, tak? Tutaj są różne rodzaje mobilności. Ja za chwileczkę opowiem, czym one się różnią, ale warto znać te zasady, rozumieć, czemu służą poszczególne rodzaje. Ja to za chwileczkę właśnie wyjaśnię. Oczywiście częścią każdego projektu jest również opracowywanie produktów, tak? To jest kolejny element, który trzeba wziąć pod uwagę. Oprócz tego dbamy o promocję i upowszechnianie, zwłaszcza to upowszechnianie jest ważnym elementem projektu. Pamiętajcie Państwo, że wnioski w pierwszej kolejności dofinansowane są wnioski te, które przynoszą jak najwięcej korzyści. I to nie chodzi tylko o przynoszenie korzyści instytucjom biorącym udział w projekcie, ale również instytucjom, wśród których można potem te rezultaty upowszechnić. Im wykażecie Państwo, że te korzyści przyniosą korzyści większej liczbie instytucji czy uczestników, tym projekt ma szansę być lepiej oceniony. Też prosimy o to, żeby zadbać o trwałość projektu. Wiadomo, że im projekt dłużej przynosi korzyści, im dłużej rezultaty jego są wykorzystywane, czy są dostępne, nawet po zakończeniu realizacji projektu, prawda, tym lepiej. Więc warto też tak myśleć o celach projektu i rezultatach, żeby nawet po zakończeniu realizacji projektu on przynosił korzyści. I oczywiście jest też ten temat ewaluacji i monitoringu, o który też należy zadbać, żeby realizacja projektu przebiegała sprawnie. Dobrze, i teraz chciałbym właśnie przejść do tych mobilności, o których mówiłem. Wspominałem, że są dwa rodzaje mobilności. Pierwszym z nich są międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem. I to są spotkania,
analogicznego wyjazdu wprost nie było na przykład w programie Comenius. To są spotkania, które służą stricte zarządzaniu, organizowaniu, zarządzaniu, planowaniu, podsumowywaniu działań. Czyli jeżeli osoby zajmujące się projektami w poszczególnych szkołach odczuwają potrzebę, żeby się spotkać, omówić pewne rzeczy, organizacyjnie poprawić funkcjonowanie projektu, mogą sobie takie spotkanie zaplanować, dzięki czemu ten projekt będzie lepiej funkcjonował. Czyli najlepiej to sobie zapamiętać, że te międzynarodowe spotkania projektowe to są spotkania robocze, tak? Myślę, że to określenie dużo tłumaczy. Tutaj nie jest określona długość spotkań, jest ona dowolna, ale troszeczkę długość spotkań wymuszają stawki. To jest rodzaj mobilności, przy której są najniższe stawki, więc siłą rzeczy one są tak skonstruowane raczej pod krótkie spotkania robocze, konkretne, gdzie państwo ustalacie po prostu sprawy organizacyjne i wracacie do szkoły realizować projekt. No i sprawą oczywistą jest to, że spotkania odbywają się w instytucji partnerskiej. A tutaj chciałbym powiedzieć teraz o drugim typie mobilności. To są działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami. Mówiłem, że są dwa typy mobilności, ale ten drugi, który państwo macie wyświetlony na slajdzie, zawiera w sobie jeszcze 5 podtypów. Te działania, mówiłem, tamten pierwszy typ związany jest z organizacją, zarządzaniem, sprawami roboczymi. Te wyjazdy już są związane z działaniami merytorycznymi w trakcie projektu. Oczywiście zgodnymi z celami projektu, tak? Wyjazdy nie są dla samych wyjazdów, tylko te wyjazdy mają się obowiązkowo przyczyniać do realizacji celów projektu. Warto o tym pamiętać i zaplanować to we wniosku. Jeśli chodzi o te podtypy konkretnie, no to tutaj mamy szereg możliwości. Są tutaj zarówno wyjazdy uczniów, oczywiście z opiekunami, są wyjazdy pracowników, bo to może być wyjazd, powiadam, pracowników szkolnych, ale też innych instytucji, zależy o którym typie projektu mówimy. I są tutaj możliwości zarówno wyjazdów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Więc wachlarz możliwości jest duży. Od razu powiem, gdyby ktoś miał wątpliwości, że nie trzeba i absolutnie nie trzeba korzystać z wszystkich tych rodzajów. Nawet powiem państwu szczerze, że nie wiem, czy ktokolwiek na przykład w zeszłorocznej edycji skorzystał ze wszystkich, tak? W zasadzie mogę potwierdzić, że nie. To jest po prostu wachlarz możliwości. Wybieracie sobie państwo ten rodzaj, który państwa interesuje i który po prostu jest potrzebny w państwa projekcie i korzystacie. Rzeczą absolutnie naturalną jest, że w projekcie jest jeden albo dwa rodzaje z tych wyjazdów, tak? A na przykład trzech pozostałych nie ma w ogóle w projekcie. Wszystko jest w porządku. No dobrze, jeśli chodzi o te dwa pierwsze punkty, mobilność łączoną uczniów i wyjazdy grup uczniowskich, one są podobne. W obu przypadkach chodzi o krótkoterminowy wyjazd uczniów do partnera. Uczniowie oczywiście robią działania merytoryczne, one mogą trwać od 5 dni do 2 miesięcy, nie licząc dni podróży, które można doliczyć dodatkowo. Te dwa punkty pierwsze, mobilność łączona uczniów i wyjazdy grup uczniowskich, różnią się tylko i wyłącznie tym, że w mobilności łączonej uczniów dodatkowo musi jeszcze wystąpić element współpracy wirtualnej. Czy przed tą, czyli uczniowie oprócz tego, że wyjeżdżają fizycznie do kraju partnera, wypracowują jakieś rezultaty, czy działają merytorycznie, również wirtualnie, czy to tuż przed mobilnością, czy po, czy nawet można w trakcie takie działania robić, bo przecież jedna grupa uczniów może być fizycznie u partnera, a druga grupa uczniów równolegle może robić pewne działania wirtualnie. Czyli jest taka możliwość, jeżeli istotne działania merytoryczne są robione wirtualnie, wybieracie państwo mobilność łączoną uczniów. Jeżeli to się ogranicza tylko do wyjazdu takiego fizycznego do partnera, a wirtualnie to jakieś kwestie organizacyjne są tylko dogrywane, wówczas wybieramy wyjazd grup uczniowskich. Jeśli chodzi o ten trzeci punkt, który macie państwo wymieniony, wyjazdy uczniów na naukę w szkole zagranicznej, no to jest to długoterminowa mobilność uczniów. To jest dostępne tylko dla uczniów, którzy mają co najmniej 14 lat, więc to już nie wszystkich dotyczy. Tutaj ten wyjazd polega na tym, że uczeń po prostu chodzi na zajęcia w szkole zagranicznej. Dzięki temu, wiadomo, uczy się pewnych rzeczy, rozwija, zdobywa kompetencje, ale ważne zastrzeżenie, ten wyjazd musi być powiązany z celami projektu. Czyli oprócz tego, że sam uczeń się czegoś nauczy na konkretnych przedmiotach, konkretnych zajęciach, trzeba to powiązać z celami projektu, czyli naturalne będzie, że on coś z tym projektem będzie pewne działania podejmował, tak? Teraz może przejdę do tego ostatniego punktu, wyjazdy nauczycieli w celu nauczania w szkole zagranicznej, bo jest to coś bardzo podobnego, analogicznego. Jedyna różnica jest taka, że jeżeli wyjeżdża uczeń na
tą długoterminową mobilność, no to chodzi na zajęcia, jest nauczany. A jeżeli wjeżdża nauczyciel, to on prowadzi zajęcia, tak, też w szkole zagranicznej i też jego działania muszą się przyczyniać do realizacji celów projektu. Więc to są takie bliźniacze, można powiedzieć, formy wyjazdów. No i jeszcze nie omówiłem jednego z tych typów. Tutaj czwarty punkt, jaki macie Państwo na slajdzie, to są szkolenia dla kadry organizacji partnerskich. To jest działanie krótkoterminowe, od 5 dni do 2 miesięcy bez dni podróży. I to szkolenie można zaplanować sobie w sytuacji, kiedy wspólnie z partnerami dojdziecie do wniosku, że potrzebujecie się dokształcić, udoskonalić w zakresie związanym z tematyką projektu. Jeżeli uznacie, że takie szkolenie pozwoli całemu partnerstwu potem zrealizować lepiej projekt, bo zdobędziecie Państwo nową wiedzę, nowe kompetencje i dzięki temu projekt potem zostanie lepiej zrealizowany, możecie coś takiego zaplanować we wniosku i potem taki wyjazd odbyć, tak? Też się znowu spotykacie u jednego z partnerów i szkolicie się z określonej tematyki. Więc taki jest wachlarz możliwości. Do Państwa należy decyzja, które działania są najbardziej odpowiednie w Państwa projekcie. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Zalecamy korzystanie z programu eTwinning przy tych działaniach. Część z Państwa na pewno zna ten program. Jest to współpraca wirtualna między szkołami. Ten program naprawdę fantastycznie można łączyć z naszymi projektami, uzupełniać działania. Dzięki temu projekt jest bogatszy, ciekawszy, przynoszący więcej korzyści, więc gorąco do tego zachęcamy. Jeśli chodzi o rezultaty w projekcie, chciałbym tutaj podkreślić, że można powiedzieć, że wyróżniamy dwa typy rezultatów w projekcie, ale tylko na jeden z nich można dostać osobne dofinansowanie. Chciałbym podkreślić, że w projektach bardzo często są rezultaty takie proste, zwłaszcza na przykład w przypadku projektów szkolnych. Jeżeli Państwo realizowaliście projekty w partnerskich projektach szkół, to często uczniowie wypracowywali na przykład książki kucharskie z przepisami krajowymi, tak? Robili kalendarze, broszury na temat swojego kraju, jakąś stronę internetową, gdzie pokazywali swoją kulturę. To jest taki bardzo typowy produkt, ale tego typu rezultatów, które, krótko mówiąc, będą wykorzystywane tak naprawdę głównie wśród instytucji partnerskich, nie zaliczamy do rezultatów pracy intelektualnej, które macie Państwo na slajdzie, tylko są tak zwane zwykłe rezultaty intelektualne, które możecie Państwo, jeżeli są jakieś koszty związane z wypracowaniem tych rezultatów, to Państwo wydatkujecie je z kategorii zarządzanie i wdrażanie realizacji projektu. Natomiast jeżeli by się okazało, że w projekcie są rezultaty, które potem będą wykorzystywane na bardzo szeroką skalę, to znaczy daleko poza instytucje partnerskie. Jeżeli w projekcie zostanie wypracowane jakieś narzędzie edukacyjne, jakieś badania udostępnione, tak, które mogą posłużyć wielu instytucjom, jeżeli właśnie one są, tu jest takie określenie, istotne pod względem jakości i ilości, tak, czyli mogą być wykorzystywane potem przez wiele innych instytucji nie realizujących projekt, to wówczas można zawnioskować o rezultaty pracy intelektualnej. Naturalnym jest, że rezultaty pracy intelektualnej częściej, zdecydowanie częściej, będą występować w projektach współpracy regionów, czy w tych projektach instytucji działających w obszarze edukacji, no bo te projekty często są robione na szeroką skalę. Jeżeli już jakieś regiony, jakieś jednostki samorządu decydują się na realizację projektu, to często po to, żeby potem rezultaty upowszechnić w całym regionie na przykład, tak? Czyli te rezultaty naprawdę muszą być takie, żeby potem dało się to upowszechnić na szeroką skalę. W projektach szkolnych, w zdecydowanej większości projektów, to, co się wypracuje w projekcie, będzie potem służyło szkołom, dzieciom w tych szkołach, ewentualnie tam w jakichś nielicznych, okolicznych, innych placówkach, oczywiście może też, tak, ale nie ma tej szerokiej skali wykorzystania tych rezultatów. Czyli w tej sytuacji po prostu Państwo, jeżeli będzie taka sytuacja, po prostu nie planujecie Państwo do tej kategorii, rezultaty pracy intelektualnej i wszystko w porządku. Żebyście Państwo też nie myśleli, że tutaj, skoro jest taka kategoria, że jesteście Państwo zobowiązani takie rezultaty wypracować. Mamy już doświadczenie z roku 14, w zdecydowanie ilości projektów szkolnych, współpracy szkół, tych rezultatów pracy intelektualnej nie ma i jest jak najbardziej wszystko w porządku, które podostawały po 90 kilka punktów, bo miały inne atuty po prostu, tak? Projekt szkolny może być po coś innego niż wypracowanie rezultatu pracy intelektualnej.
Jeżeli jednak w projekcie byłby ten rezultat pracy intelektualnej, to wtedy wnioskuje się o dodatkowe dofinansowanie. Jeżeli są tylko te zwykłe rezultaty, wówczas pokrywa się ewentualne koszty z kategorii takiej ogólnej, zarządzanie i wdrażanie projektem, która jest stała niezależnie od działań. Krótko, jeżeli ktoś jednak będzie miał te rezultaty pracy intelektualnej, może zorganizować wydarzenia, które będą upowszechniać te rezultaty. Tak, zorganizować konferencję, seminarium, podczas której wypromuje się ten rezultat. Ale oczywiście, jeżeli w projekcie nie ma rezultatu pracy intelektualnej, absolutnie nie można wnioskować o takie wydarzenie. Czyli jeżeli nie ma rezultatu pracy intelektualnej, nie ma też drugiej kategorii kosztów tych wydarzeń właśnie. Więc prosimy też o tym pamiętać, bo to jest ważna informacja budżetowa. Jeśli chodzi o kryteria merytoryczne, to nie będę może się bardzo rozwodził, bo sprawa wygląda nieco analogicznie jak w akcji K1. Też chciałbym podkreślić, że jakość jest bardzo ważna. To te kryteria, które macie Państwo na slajdzie, przede wszystkim zdecydują o tym, czy Państwa projekt będzie zaakceptowany, czy nie. Wniosek będzie oceniany pod kątem właśnie tych kryteriów. Tutaj jest jedyna różnica tylko taka, że dochodzi jeszcze czwarte kryterium. W akcji drugiej jest jeszcze dochodzi jakość zespołu realizującego projekt i warunków współpracy. Doszedł ten element dlatego, że w akcji drugiej jest grupa partnerska, są różne kraje, prawda? One muszą ze sobą współpracować, komunikować się i założenia z wniosku dotyczące współpracy między partnerami też są oceniane, bo im lepsze założenia, tym lepszy projekt potem ma szansę być zrealizowany. Jeśli chodzi o punktację, to są identyczne założenia jak w akcji pierwszej, minimum 60 punktów i minimum 50% w każdym z tych czterech elementów. Jeśli chodzi o budżet w akcji drugiej, to tutaj macie Państwo wymienione kategorie budżetowe, jakie są w projekcie. Ja już o większości z nich opowiedziałem, na czym one polegają. Zarządzanie i wdrażanie projektów to jest stała kwota, która się należy każdej instytucji, która robi projekt w akcji drugiej. I to jest taka kategoria, która nie ma zamkniętego katalogu wydatków, tylko po prostu dopuszcza różnego rodzaju wydatki, które są związane z celami projektu. Tak? To jest stała opłata, stała stawka. Każda instytucja, która realizuje projekt, dostaje równowartość od 250 euro miesięcznie, jeśli jest partnerem, albo 500 euro, jeśli jest koordynatorem. Czyli nie mam na myśli tego, że wypłacamy co miesiąc te stawki, tylko mówię o sposobie naliczania, że za każdy miesiąc jakby przysługuje, czy należy się taka stawka. I te środki można wydać właśnie na takie ogólne wydatki związane z zarządzaniem projektem i w ogóle z jego obsługą, byleby to było związane z projektem. Jeśli chodzi o kolejną kategorię, to są to międzynarodowe spotkania projektowe. O nich już mówiłem. To są te spotkania robocze. Jeżeli Państwo je zaplanujecie we wniosku, będzie dofinansowanie. Ale ja może jeszcze wspomnę taką generalną zasadę dotyczącą budżetu. Państwo robiliście w dużej mierze projekty Comeniusa. Tam była sprawa bardzo prosta. Pisaliście Państwo często, że zrobicie minimum 24 mobilności i naliczał się budżet, koniec pracy nad budżetem, prawda? Sprawa była bardzo prosta. Tu praca jest bardziej skomplikowana, ale pozwala na to potem lepiej zrealizować projekt. Generalna zasada jest taka, że Państwo właśnie określacie, jakie działania chcecie robić, ile wyjazdów, jakiego typu, dla ilu uczestników planujecie zrobić w projekcie, ewentualnie jakie rezultaty wypracujecie i tak dalej. I wniosek na podstawie tych informacji, jakie działania będą zrobione, pomoże naliczyć konkretne stawki budżetowe. I dzięki temu naliczy się konkretna kwota, którą Państwo wnioskujecie. Im więcej działań Państwo wpiszecie do wniosku, tym wyższy budżet się naliczy. Tak? Czyli budżet będzie ściśle powiązany z konkretnymi działaniami, które Państwo wpiszecie. Dobrze, i wrócę teraz może do tych poszczególnych punktów. Dwa pierwsze mamy umówione. Trzeci i czwarty punkt tak naprawdę też, prawda? Przed chwilą mówiłem i o rezultatach pracy intelektualnej, i o wydarzeniach upowszechniających te rezultaty. Jeszcze raz podkreślę, jeżeli rezultaty nie są tymi pracy intelektualnej, tylko tymi zwykłymi, finansujemy je z tego pierwszego punktu zarządzanie i wdrażanie projektu. Następnym punktem są koszty nadzwyczajne. Tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest taka możliwość o zawnioskowanie o dodatkowe środki, najczęściej wiążące się z tak zwanym podwykonawstwem. Może to się wiązać z zakupem albo towaru, albo jakiejś usługi, której grupy partnerskie nie są w stanie zapewnić same, a które są niezbędne, i to jest warunek konieczny, które są niezbędne w realizacji projektu.
I może tutaj podam przykład, bo tak będzie najprościej. Jeżeli przykładowo Państwo chcecie zakupić jakiś towar, jeżeli jest to na przykład jakaś specjalistyczna rzecz, która jest potrzebna pod kątem tematyki konkretnego projektu. Przykładowo jest projekt szkolny, gdzie poświęcony meteorologii. I są potrzebne jakieś przyrządy meteorologiczne do pomiaru konkretnych tam zjawisk, tak, atmosferycznych. No to wówczas jest to zrozumiałe, że szkoła może nie mieć tego typu przyrządów. Może zawnioskować o taki sprzęt, bo bez tych przyrządów się w ogóle tego projektu nie zrobi, tak? I więc można o takie koszty nadzwyczajne zawnioskować. Natomiast jeżeli Państwo chcecie zrobić zakupy typu aparat fotograficzny, żeby dokumentować przebieg projektu, przebieg wyjazdów, to nie są to absolutnie koszty nadzwyczajne. Nie możecie Państwo w tej kategorii o coś takiego wnioskować. W ogóle koszty zakupów biurowych absolutnie nie są tutaj dozwolone w tej kategorii, ale jeżeli już Państwo naprawdę potrzebujecie tego aparatu, można ten aparat kupić, jeżeli oczywiście szkoła go nie ma, jest to uzasadnione, ale to się finansuje z innej kategorii budżetowej, zarządzanie i wdrażanie projektu. Tak, czyli jeżeli jakiś laptop, aparat fotograficzny jest konieczny, to zarządzanie, a nie koszty nadzwyczajne. Koszty nadzwyczajne, sama nazwa wskazuje, są nadzwyczajne, tak? Czyli to mówimy o specyficznych sytuacjach. I ważna informacja, koszty nadzwyczajne są jedyną kategorią, w której jest założenie, że dofinansowane jest 75% kosztów. 25% trzeba zapewnić z własnych środków, tak? Więc to też jest bardzo ważne. Jest jeszcze ważna kategoria budżetowa. Komisja Europejska dba o to, żeby uczestnicy ze specjalnymi potrzebami również mogli uczestniczyć w projektach. Jeśli Państwo takich uczestników macie i planujecie włączyć w projekt, można wnioskować o dodatkowe środki. No i mamy jeszcze te międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami. To jest ten typ, który ma te pięć podrodzajów, które wymieniałem, tak? Więc już o tym mówiłem, nie będę już to głęboko wchodził. No ale tutaj też wynika, że im więcej tych działań Państwo wymienicie, im więcej uczestników wymienicie, tym wyższy budżet się naliczy. I teraz tutaj mam kilka slajdów z szczegółami dotyczącymi budżetów. Proszę sobie tego nie notować, bo prezentacje będą Państwu udostępnione, więc wszystko to Państwo dostaniecie. Oprócz tego jest to wszystko w przewodniku napisane. Ja tylko tak z powodów czasowych króciutko wyświetlę te slajdy, żebyście Państwo mieli taki pierwszy ogląd, jeśli chodzi o stawki. Proszę zwrócić uwagę, że są między innymi nie tylko stawki, ale też limity na te stawki. Przykładowo przy kosztach nadzwyczajnych, przy wszystkich założeniach, o których mówiłem, dodatkowa informacja, że maksymalnie na cały projekt 50 tysięcy euro najwięcej może wynieść ta kategoria. Dobrze, więc to tak szybko, pokrótce przedstawię. I na koniec, proszę Państwa, chciałbym się z Państwem podzielić naszymi doświadczeniami z pierwszego roku realizacji projektu Erasmus+. Rok 15 będzie drugim rokiem wdrażania tego programu. Mamy już doświadczenia, mamy je podsumowane. Chciałbym, żebyście Państwo nie powtórzyli błędów poprzedników. Najlepiej się uczyć na cudzych błędach, zgodzicie się Państwo na pewno ze mną. I wychwyciliśmy takie najczęstsze błędy, jakie robili wnioskodawcy w zeszłym roku i prosimy, żeby ich nie popełnić. Ja za chwileczkę je omówię. Więc okazało się, że nie wszystkie szkoły pamiętały rzeczy, no wydawałoby się jednak oczywistej, żeby, to co już kolega mówił przy programie, przy akcji pierwszej, żeby projekt zaplanować we współpracy z organem prowadzącym, żeby on o tym wiedział, wyrażał zgodę, znał przynajmniej ogólne założenia takiego projektu. Więc sprawa wydawałaby się oczywista, ale bardzo prosimy o tym pamiętać, bo czasami potem się okazuje, że organ mało wie i sam projekt na tym bardzo cierpi. Kolejna rzecz wydawałaby się podstawowa, ale też na podstawie roku 14 wiemy, że niepowszechna niestety. Proszę współpracować z koordynatorami przy tworzeniu wniosku. Proszę z nim wspólnie wypracowywać założenia wniosku, założenia projektu. Bądźcie świadomi, na co się decydujecie, na jakie działania, tak i tak dalej. Bądźcie świadomi, jak budżet został skalkulowany. Niestety w roku 2014 okazało się, że szkoły często nie znały w ogóle budżetu swojego, o który zostało zawnioskowane, tak? Zostawiły to zupełnie koordynatorowi. Nie znały szczegółów tego i potem tak naprawdę wręcz nie wiedziały, do czego są zobowiązane, tak, w momencie akceptacji projektu. Więc to jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza, że zdarzało się sporo przypadków, że koordynator błędnie wnioskował o budżet. I zdarzało się tak, że koordynator zapomniał zawnioskować, na przykład koordynator z Hiszpanii zapomniał wpisać do wniosku nauczycieli z Polski, którzy mieli jechać wraz z uczniami i nie zawnioskowano o takie środki, tak.
Ale tak, trochę jest to wina Hiszpanów, można się zgodzić, ale to też wina Polaków, bo nie sprawdzili tego budżetu, tak? To też jest taki pierwszy test tego, czy tak naprawdę współpraca partnerska przebiega sprawnie. Więc prosimy na to naprawdę zwrócić uwagę. Zdarzało się, że zapominano na przykład o nauczycielach, zdarzało się, że zapominano na przykład o tym, zawnioskowano na przykład o koszty podróży dla uczestników wyjazdu, ale koordynator zapomniał wpisać kosztów utrzymania, czy wsparcia indywidualnego, tak się nazywa, tak? I problem, bo brakuje pieniędzy. I to naprawdę nie były pojedyncze przypadki. Więc dlatego postanowiliśmy Państwa bardzo uczulić. Ja to uważam za najważniejszą część prezentacji, tak? Mojej, tutaj dzisiejszej, żebyście Państwo o tym pamiętali. Zarówno części merytoryczne, jak i budżetowe sprawdźcie, zanim ktoś wyśle. A jeśli już Państwo jesteście koordynatorami, to już podwójna odpowiedzialność. Skonsultujcie to z partnerami, czy na pewno się dogadaliście, tak? Więc prosimy o to, żeby mieć ten wniosek, bo nie wszystkie szkoły w ogóle miały ten wniosek. Mieć to na dysku, na komputerze, wniosek, który został ustalony i oczywiście zapoznać się z ostateczną wersją wniosku, to sprawdzić. I takie jeszcze trzy rzeczy dla przypomnienia. Przypominam, że są dwa rodzaje mobilności, każda z nich służy do czego innego, więc jak Państwo wpisujecie do wniosku rodzaj mobilności, to tak, żeby to pasowało do późniejszych działań. O wnioskowaniu o środki to już mówiłem. Trzeba pamiętać o zawnioskowaniu zarówno o wyjazd dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Pamiętajcie o tym Państwo. I zarówno o środki na podróż, jak i na wsparcie indywidualne. Tutaj mowa o działaniu związanym z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami, czyli o tych pięciu typach, które wymieniałem, bo w spotkaniach roboczych jest troszeczkę łatwiej. No i pamiętajcie Państwo, że nie każdy rezultat jest rezultatem pracy intelektualnej. To już tłumaczyłem, ale warto o tym pamiętać. Dobrze, dziękuję za uwagę. To wszystko o akcji drugiej. Jeszcze pokrótce powie tutaj kolega Michał o kwestiach, które są wspólne dla akcji pierwszej i drugiej. Stwierdziliśmy, że omówimy je wspólnie, żeby nie powtarzać dwa razy po prostu, tak? Już przekazuję. Dziękuję, Michale. Proszę jeszcze nie uciekać, bo wbrew pozorom okaże się, że to są też istotne informacje wspólne już tym razem dla obu akcji, jak Michał zaznaczył. Proszę Państwa, jest kwestia krajów. Pamiętajcie Państwo, że to jest w obu przypadkach, w przypadku obu akcji i wszelkich podtypów, które występują, zawsze współpraca międzynarodowa. Czyli zawsze trzeba mieć partnera zagranicznego lub organizację, do której będziemy wyjeżdżać lub z którą będziemy współpracować. To jest warunek podstawowy. I Komisja Europejska rozróżnia dwie grupy, dwie kategorie krajów. Pierwszą są kraje programu, drugą są kraje partnerskie. Czym się różnią? Kraje programu widzicie Państwo tutaj na slajdzie. Są to kraje członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Jest to węższa grupa krajów i te kraje programu, tu ważne, żeby o tym pamiętać przy doborze partnerów lub przy ustalaniu ewentualnych mobilności do tych krajów. Można współpracować z organizacjami i w ogóle z partnerami z tych krajów programu w całej akcji K1 i tylko i wyłącznie w akcji K2 w partnerstwach szkolnych. Te dwa typy projektów są ograniczone do krajów programu. Natomiast są jeszcze kraje partnerskie, których to paleta, można powiedzieć, jest znacznie szersza. Tu przykładowo mogą wchodzić kraje typu Ukraina, Rosja, Białoruś z najbliższego sąsiedztwa, ale również z dalszego, na przykład kraje Ameryki Południowej. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, w dwóch typach projektów nie, w dwóch pozostałych typu współpraca regionalna i partnerstwa strategiczne sektorowe, dopuszczalny jest udział partnerów z krajów zarówno programu, to jest podstawa, ale mogą również uczestniczyć kraje, partnerzy z krajów partnerskich, oczywiście pod określonymi warunkami. Te warunki są szczegółowo określone w przewodniku dla wnioskodawców. Podkreślamy tę kwestię, żeby pamiętać, żeby przypadkiem nie popełnić błędu, bo jeżeli się źle dobierze, przykładowo, załóżmy czysto teoretycznie, wybierzemy, załóżmy w akcji K1, że będziemy chcieli sobie wyjeżdżać i zaplanujemy wyjazdu do innych krajów niż kraje programu, to cały wniosek zostanie odrzucony formalnie. To samo w akcji K2, na przykład w projektach partnerstw międzyszkolnych. Czyli ważne, żeby dokładnie sprawdzić, z kim przyjdzie nam współpracować. Tu teoretycznie to, co mówiliśmy, wygląda jak sam miód, mam taką nadzieję. Bo wygląda to obiecująco, teoretycznie wszystko jest łatwe, proste i przyjemne, aczkolwiek zawsze pewnego rodzaju, może nie pułapki, nie utrudnienia,
ale takie malutkie wzniesienia są. Otóż Komisja Europejska w celu wzmocnienia jak gdyby w ogóle efektów tych 7 lat programu Erasmus+, które nas czekają, obligatoryjnie wprowadziła coś takiego jak obowiązek realizacji właśnie w projektach, czy odnoszenia się, czy wręcz realizacji pewnych priorytetów. Zarówno na poziomie sektorowym, czyli szkolnictwa, czyli edukacji szkolnej, to dotyczy de facto akcji pierwszej i drugiej, jak i priorytetów horyzontalnych, te odnoszą się tylko i wyłącznie do akcji drugiej. Oczywiście bardziej skoncentrujemy się przez sekundkę na priorytetach sektorowych, które są relatywnie proste, bo jest to ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, czy rozwijanie umiejętności podstawowych, czy wczesna opieka i edukacja, czy chociażby wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli. To oznacza przykładowo dla akcji K1, że teoretycznie, ponieważ biorąc na logikę, na chłopski rozum, jeżeli jest to współpraca w akcji K1 tylko i wyłącznie na poziomie lokalnym, czyli de facto w szkole, bo określamy potrzeby szkoły, to po co nam priorytet europejski? A on jest zastąpiony, ostatni, czwarty, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli. Więc jeżeli Państwo będziecie się zastanawiali, który wybrać, możecie oczywiście wszystkie 4 łącznie, czy oddzielnie, ale zawsze i tak w K1 już macie z automatu niejako przypisany ten jeden. Inaczej ma sytuacja się w projektach w akcji K2. Tam już bardziej wskazane jest odnoszenie się przynajmniej, niekoniecznie w pełni realizacja, ale odnoszenie się w odniesieniu do działań planowanych w projekcie. Jeżeli chodzi o określenie celów, produktów, działań związanych z upowszechnianiem i tak dalej, do tych określonych priorytetów czy sektorowych, czy horyzontalnych. Z tym, że tu uwaga, horyzontalne są bardziej przeznaczone już dla tych projektów z najwyższej półki, to znaczy najbardziej skomplikowanych, jeżeli chodzi o to, co należy zrobić i co ma powstać w takim projekcie. Mówię tu o materiałach, czy intelektualnych, czy produktach końcowych, które muszą mieć wystarczającą jakość, muszą być wystarczająco innowacyjne. To jest przykład właśnie tego podtrzeciego typu w akcji 2 projektów sektorowych. Tutaj działania horyzontalne muszą obligatoryjnie być jedno bądź dwa, bądź łączone przykładowo z priorytetami sektorowymi. Jeżeli wniosek będzie super napisany, a nie odnosił się do żadnego z tych priorytetów, i teoretycznie mógłby dostać 100%, gdyby priorytetów nie było, czy 100 punktów, zostanie odrzucony. Więc o tym trzeba pamiętać. Teraz jeszcze garść informacji bardziej praktycznych. Oczywiście wnioski dla akcji K1 już wisi, instrukcje stosowne też wiszą na stronie internetowej, ale są jeszcze dokumenty, z którymi warto się zapoznać, powiem wprost, należy się zapoznać, w celu prawidłowego zrozumienia, na czym polega dany projekt, jakie są warunki konkursu, co ewentualnie później, czego należy oczekiwać, czego należy się spodziewać. To samo dotyczy akcji K2, której wnioski, jak stwierdził już tutaj kolega, będą umiejscowione na stronie w miesiącu lutym, w ciągu 2, załóżmy, 1 tygodni. Jakie dokumenty są na stronie? Bo można je znaleźć zarówno na stronie komisji, jak i na stronie Narodowej Agencji. Na stronie komisji są tylko w języku angielskim, na stronie Polskiej Agencji Narodowej są w obu językach. Staramy się, żeby były po polsku dostępne. Niemniej jednak, co trzeba przeczytać? Zaproszenie do składania wniosku 2015 program Erasmus+. Trzeba? Można. Przewodnik po programie Erasmus+? No obowiązkowo. Obojętne, czy na wakacjach, czy przed snem. Zanim złożymy wniosek, naprawdę prośba o zapoznanie się ze specyfiką danego sektora i danej akcji. Pomoże to Państwu naprawdę dobrze złożyć i napisać wniosek, żeby uniknąć pewnych błędów czy nieporozumień, chociażby właśnie w kontaktach z partnerami. Jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo istotna jest kwestia jakości tego wniosku, który zostanie złożony. Żeby Wasz projekt był jak najbardziej jakościowy już na samym starcie, jest coś takiego jak przewodnik dla ekspertów. Jest to dokument, co prawda przygotowany dla ekspertów oceniających wnioski, i on odnosi się do tych 3 bądź 4 głównych obszarów, w których wniosek jest oceniany, ale znajomość przedmiotu, znajomość treści tego dokumentu w odniesieniu do sektora edukacji szkolnej, on dotyczy wszystkich, ale tam jest niewiele, jest kilka dosłownie stron, pozwoli Państwu zrozumieć jak gdyby ideę i można powiedzieć strukturę myślową projektu, to znaczy jak poprawnie powiązać różnego rodzaju rzeczy, działania, rezultaty, mobilności w jedną całość, taka żeby było to logicznie przemyślane i czego nie zapomnieć. Ten przewodnik to jak gdyby
ułatwia. Czyli warto naprawdę zapoznać się na etapie pisania wniosku czy tworzenia koncepcji, bo później ten Państwa wniosek będzie też według tych kryteriów oceniany. Czyli jak Wy dobrze się przygotujecie na starcie, macie znacznie większe szanse, że później się to spodoba ekspertom. Oczywiście są również dokumenty stricte techniczne. Jest to na przykład instrukcja rejestracji portalu w organizacji w portalu użytkownika URF, czy chociażby już można powiedzieć sektorowe instrukcje do wypełniania wniosku. Z tym też trzeba się zapoznać, bo one ułatwią dla odmiany wystąpienie czy o ten numer PIK, czy złożenie samego wniosku jako takiego. Przeczytać można też w formie ściągnięcia sobie i zajrzenia sam formularz wniosku. K1 jest już dostępny, w wersji K2 będzie niedługo, tak żeby móc się zorientować, o co będziecie Państwo we wniosku pytani. Gdzie, jak już mówiłem, można je znaleźć, to na tych dwóch stronach. Trzeba pamiętać, że poza lekturą, może być przyjemna lub mniej, to już zależy od Państwa, trzeba będzie też pewne czynności wykonać. Mamy dwa terminy, 4 marca dla K1, 31 marca dla K2. Czasu jeszcze troszeczkę jest, ale bardzo serdecznie prosimy tych z Państwa, którzy przede wszystkim nie mają jeszcze numerów PIK, o jak najszybsze ich zakładanie, nie czekanie do ostatniej chwili. System, wiemy z ubiegłorocznych doświadczeń, jest mało stabilny. W tym roku też nie sprawuje się najlepiej. Wpływu na to nie mamy kompletnie żadnego jako Agencja Narodowa. Dlatego staramy się wszystkich potencjalnych chętnych uprzedzić o takim niebezpieczeństwie, że tuż przed 2, 3, 5 dni przed złożeniem może być bardzo system zajęty i będą kłopoty. Niepotrzebnie się będziemy denerwować, nie ma potrzeby. Lepiej wystąpić o to od ręki. Taki numer jest dożywotnio de facto przypisywany. Ci z Państwa, którzy już mają numery PIK, będą proszeni jedynie o uaktualnienie informacji. One są analogiczne i są podane, jakie to konkretnie informacje, jakie konkretnie dane. To wszystko jest na stronie internetowej. Trzeba pamiętać oczywiście o złożeniu wniosku, bo jeżeli się go nie złoży, to cała Państwa praca na marne. No i oczywiście należy pamiętać również o tych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku. Jak już wspominałem wcześniej, nic papierowo, wszystko elektronicznie. Bardzo dużo, wbrew pozorom, w roku 2014 wniosku zostało odrzuconych z powodów formalnych, bo nie zostały dołączone dokumenty, które były integralną jak gdyby częścią czy to wniosku, czy samego procesu wnioskowania. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, to pod tym adresem znajdziecie Państwo wszelkie namiary na nas, natomiast dla tych z Państwa, którzy wolicie wersję dla odmiany papierową, to ulotki są, mam nadzieję jeszcze są, bo produkowaliśmy je w dużej ilości, z namiarami bezpośrednio telefon, e-mail i składem konkretnej akcji tam na stoliku ekspertów. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę Państwu, ale to jeszcze nie koniec całego. Tu jeszcze mamy taką drobną niespodziankę, tym razem, żeby wyrównać szanse, dołączy koleżanka, mam nadzieję, że jest, właśnie jest, sympatyczna, czyli opowie o czymś takim, co nazywa się... Języki obce w szkole. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Agnieszka Dryjańska i mam przyjemność od jakiegoś czasu reprezentować również redakcję Języków Obcych w Szkole. Oczekiwaniu na prezentację. Powiem, dlaczego tutaj jestem. Jest to czasopismo dla nauczycieli języków obcych, więc myślę, że na tej sali jest pewnie wielu nauczycieli języków obcych. Czasopismo, w każdym numerze naszego czasopisma znajdą Państwo również inspiracje do tworzenia wniosków o projekty, dlatego że mamy zawsze w każdym numerze przynajmniej kilka artykułów poświęconych projektom, które już się odbyły. Nasze czasopismo jest na polskim rynku od 1957 roku, więc osobom, które są w edukacji językowej już od dłuższego czasu, na pewno jest znane. Natomiast ja, tutaj Państwo widzą trzy adresy, gdyż od 2012 roku czasopismo jest dostępne online całkowicie bezpłatnie pod adresem www.jofs.pl. Od dwóch czy trzech tygodni, od trzech tygodni jesteśmy również na Facebooku, więc zapraszamy Państwa również tam do wymiany myśli, zapoznania się z ciekawostkami, które zamieszczamy i zamieszczamy również informacje o różnego rodzaju szkolenia. Tutaj widzą Państwo w tej chwili stronę internetową naszego czasopisma, więc jak powiedziałam, jesteśmy dostępni online,
całkowicie bezpłatnie, nie muszą Państwo wypełniać żadnego formularza, nie muszą Państwo się logować, zakładać jakiegokolwiek profilu, jest to całkowicie dostępne. To, co Państwo widzą tutaj w prawym górnym rogu, moim prawym górnym rogu, to jest okładka ostatniego numeru. Zawsze w tym miejscu pojawia się okładka ostatniego numeru. Akurat ostatni numer grudniowy był poświęcony językom rzadziej nauczanym w polskich szkołach, ale również istniejących w edukacji w Polsce. Natomiast znajdą Państwo również na stronie internetowej numery poprzednie, jak również w tej chwili pracujemy nad udostępnieniem wszystkich numerów, które były wydawane od 2000 roku. W wersji elektronicznej będą one dostępne również na naszej stronie. Co mogą Państwo znaleźć? Oprócz oczywiście tego, o czym wspomniałam na początku, czyli opisów projektów, które już zakończyły się sukcesem. W każdym numerze mamy tak zwany temat przewodni, ale oczywiście jest również dział jakichś takich różnorodności metodycznych, żeby mogli sobie nauczyciele różnych języków, różnych poziomów edukacji znaleźć interesujące informacje dla siebie. Mamy w każdym numerze artykuły, które są autorstwa pracowników naukowych, pracowników akademickich, ale również w każdym numerze są artykuły autorstwa nauczycieli praktyków, gdzie znajdą Państwo w większości różnego rodzaju propozycje praktyczne, refleksje na temat reform, które mają miejsce w naszej edukacji dosyć często i sytuacji, która ma miejsce w szkołach. I teraz przejdę jeszcze do kolejnej inicjatywy, którą podejmuje już od, już tradycyjnie, przepraszam, redakcja języków obcych w szkole, to jest European Language Label, czyli bardzo prestiżowa nagroda, która przyznawana jest za innowacyjność w nauczaniu języków obcych, za innowacyjne projekty. Nowością w tym roku jest to, że nagroda będzie przyznawana w jednej kategorii, w kategorii instytucjonalnej, ale za określony projekt. Czyli nie tak jak było to w poprzednich latach, była również kategoria indywidualna, nauczyciel mógł za jakby swoje doświadczenia zdobyć również nagrodę. W tej chwili jest to nagroda przyznawana za określony projekt. Widzą Państwo termin składania wniosków dotyczących tej nagrody, upływa 13 kwietnia, więc jest jeszcze bardzo dużo czasu. Zapraszamy w związku z tym do składania wniosków i oczywiście zapraszam do czytania języków obcych w szkole i do odwiedzania naszej strony na Facebooku, dzielenia się swoimi również wrażeniami i swoimi doświadczeniami. Dziękuję bardzo.